chcielibyśmy jakby się dowiedzieć, chociaż poznać przyczynę przynajmniej tej choroby, bo nawet nie znamy. Mieliśmy wczoraj podczas starła chemika, prawda, tak, z Instytutu Oceanologii Państwowej Akademii Nauk, prawda? Tak, tak, tak. Marcina Stokowskiego, którego pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Ale oprócz Marcina, tym problemem już w sumie od wielu lat zajmuje się tutaj Akademia Pomorska. Także tutaj pierwsi naukowcy, którzy byli jakby pod ręką i widzieli tutaj problem, pani Natalia Kurchaliuk. Ale oprócz niej przyjeżdżali naukowcy z Zielonej Góry, z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Cały czas do nas przyjeżdżają naukowcy z Puław, czyli z największego instytutu weterynaryjnego w Polsce. Pani Agnieszka Pękala-Safińska, którą serdecznie pozdrawiam. Fajne wnioski gdzieś tutaj wysnuwa. Pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Irś, różne zakłady z Irsiu tutaj przyjeżdżają i badają od zakładu hodowli ryb łososiowatych w Rudkach, zakład ichtiopatologii z Żabieńca. Także cała masa tych naukowców przyjeżdża do nas dokładnie na słupie. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej w Polsce ktokolwiek podchodzi do tematu. Odbyła się konferencja pod koniec czerwca, na której byłem. Miałem jakby swoją prelekcję. Przekazywałem te informacje, co dzisiaj przekazałem, jak to wygląda z perspektywy użytkownika rybackiego. Jaki to jest problem dla brak ryb, chore ryby w rzece. Wizerunek miasta. Niezrozumienie też społeczne, bo tak, ludzie myślą, że tu się coś dzieje poważnego. No, tutaj, nie tam, wcześniej. Jasne. Wszyscy mieszkańcy Słupska znają problem. No i to, co najważniejsze, no, ograniczona rekrutacja naturalna. Cały czas to powtarzam, że to ogranicza w istotny sposób, niestety, rekrutację naturalną. No i tak próbujemy. Pamiętaj, znaczy sobie przypomnij, stara się przypomnieć sobie, jak doszło do wyjaśnienia tych przyczyn tego choroby syndrom M74. Po prostu się szukano lata i się na końcu okazało, że to był pokarm. Tak? Pokarm. Czyli kwestia, im bardziej żerowały na szprocie, a mniej na śledziu, tym były bardziej chore. To nie jest taka przyczyna. No jest jeszcze ten Red Skin syndrom, nie? Taki tak. podobny do tego, co tutaj obserwujemy. Ale to nie jest to samo. Nie. Ale niektórzy twierdzą, że to jest samo, tylko że genetyka jest inna, więc to inne objawy. Moim zdaniem to są dwie różne rzeczy. Rozmawiacie o UDM-ie? O UDM-ie? Tak. Znaczy o czymś, co nazywane jest UDM-em. No tak, no rozumiem. No dokładnie. A co możecie powiedzieć tutaj widzom kanału Ratuj Ryby? Możemy powiedzieć, że jak do tej pory jeszcze nic nie wiemy tak naprawdę. No nie? Tak. To wiadomo akurat. Choroba jest od wielu lat. Pojawia się i znika w większym, mniejszym nasileniu. Na pewno jest bardziej widoczna wtedy, gdy jest większy ciąg tarłowy, czyli większe zagęszczenia, więc większej objawów, co jest logiczne. Ale nie wiemy, jaka jest przyczyna. Tak? Może jeszcze być przyczyna związana ze środowiskiem, z pokarmem, może z chemią wody. Nie wiemy tego. Tak? Nie wiemy, jak zaradzić temu. Nie możemy znaleźć żadnych patologicznych wektorów, typu nigdy się nie udało wyizolować żadnego wirusa. Wszystkie inne infekcje są wtórne, czyli infekcje grzybiczne i bakteryjne, które później się pojawiają na rybach, są infekcje wtórne. Także nie znamy, jaka przyczyny. Tak? Więc jeszcze na pewno wiele badań. I obecnie takie badania prowadzone są też w Szwecji, Instytut w Sztokholmie, znaczy Uniwersytet ze Sztokholmu i z Göteborgu. W Göteborgu też prowadzi takie badania. Można trochę głośniej? Można. Okej, okay, przepraszam. I jak na ten moment po prostu nie ma jednej konkluzji. Tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Ale ciekawą sprawę pan poruszył, że przy innej chorobie lata badań okazało się, że jednego z pokarmu, tak? Czego to dotyczyło? W przypadku syndromu M74 tak, ale były różne inne przypadki, na przykład był znany taki przypadek sprzed kilkunastu lat zachodniego wybrzeża USA i chorowały łososie pacyficzne i tam 20 lat szukano przyczyny, gdzie finalnie
To chyba jest publikacja właśnie z Nature z zeszłego roku. Okazało się, że to były toksyny, które spływały po prostu z dróg do rzek i na stąd była taka śmiertelność. Także to mógł być tak szeroki spektrum tych przyczyn, że my nie wiemy tego, tak? Natomiast zastanawiające jest na przykład, czemu ryby chorują na słupi, a na przykład na inie nie ma ani jednej chorej ryby, tak? Dlaczego tak? Niby ta sama zlewnia, bardzo podobne warunki biogeochemiczne. Ponieważ ta woda w tych dwóch rzekach naprawdę wiele się nie różni. Natomiast faktycznie jest bardzo istotna statystycznie różnica pomiędzy zachorowaniami na tych dwóch rzekach. Ciekawe w ogóle w tej chorobie jest to, że ona się pojawia na kilka lat, potem znika, znowu się pojawia, znika. I tak jak pamięć ludzka ma gdzieś tak około, ocenia się około 7 lat, przez 7 lat pamiętamy jakieś powodzie, tragedie, po 7 latach zapominamy, to często zdarza się tak, że po prostu ten problem przemija i wydaje nam się, że przynajmniej tak się zachowujemy, jakby tego problemu, ten problem miał nie powrócić. Natomiast on powraca w taki sposób sinusoidalny, że te pierwsze 2-3 lata są takie najsilniejsze, dużo zachorowań widzimy, natomiast później tych zachorowań jest coraz mniej, aż znikają. Więc trudno powiedzieć, że to jest choroba, to jest jakieś schorzenie. Gdybyśmy mówili o chorobie, to byśmy wiedzieli, jaka jest przyczyna. Czy jest przypadek, że ona się przeniosła kiedykolwiek na inny gatunek? Na inny gatunek ja nie słyszałem przynajmniej o czymś takim. Były? Lipienie z objawami. Lipienie. Tak. Nie wiem, czy to była ta sama choroba. Chyba nie testowała się podobnie, ale czy była właśnie objawy są podobne. Natomiast faktycznie jest to choroba, która... Pierwsze raporty są z 1820 roku ze Szkocji, która później gdzieś się rozchodziła po Europie bez żadnego takiego wzorca przestrzennego, niczasowego. I aż w latach 70. trafiła tutaj do zlewni Morza Bałtyckiego. No i borykamy się z tym od lat 70. Także już blisko, ponad 50 lat. Skąd jesteście? Przedstawcie się. Jestem z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, Marcin Stokowski. Rafał Berna, Zakład Ryb Wędrownych w Rutkach, IRS, Olsztyn. Jeszcze raz Pani Joannę, może poproszę o przedstawienie się również. Joanna Grudniewska, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach. Zobaczcie, ile przedstawicieli tu mamy, rozmaitych. No jest święto dla tej ryby. Papiery. Jeżeli chodzi o same badania śluzu, to są jakby dwie historie tutaj. To pierwsza historia jest oczywiście, co tam jest, jakie to jest i dlaczego to takie jest. I chcemy wiedzieć, odpowiedź na to pytanie. Ale też chcemy zobaczyć, czy śluz jest dobrym materiałem badawczym. Czy wystarczy po prostu pobrać śluz, żeby wiedzieć, co w takiej rybie się dzieje. Jaka jest jej reakcja na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, nie szkodząc tej rybie. To znaczy, nie chcemy jej obcinać czy nacinać się, zabijać się, tylko możliwe, że chemia organizmu jest eksponowana już w śluzie i niekoniecznie trzeba pobierać krew czy jakiekolwiek... Pewnie na pewno tak jest, ale to badania mają potwierdzić i mnogość doświadczeń ma potem sparamatyzować, że aha... Pytanie jest też na przykład o to, jak takie zmiany, czy one są statystycznie istotne, czy one są bardzo małe i wręcz niezauważalne, czy na tyle duże, że będziemy je widzieć w jasny, klarowny sposób i będziemy mogli je dzięki temu połączyć z czynnikami, które je wywołują. To jest jakaś nowość? Od kiedy się bada... Czy śluz się bada od zawsze pewnie, ale ta konkretna procedura jakby tutaj zastosowana, to od kiedy? To są rzeczy raczej w dziesiątkach lat stosowane. Wiadomo, do histologii nie użyjemy się. Musimy mieć całą skalę. Są takie gałęzie nauki, gdzie musimy mieć niestety uśmiercić ryby. Natomiast bardzo możliwe, i to chcemy w tych badaniach sprawdzić, czy przynajmniej w niektórych takich zakresach badawczych, czy możemy po prostu stosować tylko wyłącznie śluz, który będzie wystarczającym materiałem do śledzenia zmian, śledzenia wpływu, śledzenia reakcji ryby na czynniki środowiskowe, czy tam czynniki stresowe, czyli jakie już wewnętrzne ryby, czy tam w zasadzie połączone, bo czasami środowisko też powoduje stres u ryby i to jest widoczne w niektórych składnikach właśnie w śluzie.
jego jakości. Ja uczę dzieci, że śluz jest tą z barierą ochronną i uczę młodych wędkarzy albo pasjonatów, którzy chcą nad tą wodą przebywać, żeby jednak nie robić sobie 20 surfiaków z tą rybą, bo uszkodzenie czy zdarcie warstwy, no nie wiem, 10% rybie warstwy z tej śluzu, no już spowoduje, że tam się dostaną bakterie, że tam bleśniawka zacznie się pojawiać, prawda? Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważny element ochrony ryby. Chcemy poznać bardziej, jak to funkcjonuje, dlaczego to tak działa i jakie czynniki wpływają na funkcjonowanie czy wydzielania śluzu, czy jego właśnie zatrzymanie wydzielania, czy ograniczenie w wydzielaniu, ale przede wszystkim na jego jakość. Na jakość i chemiczną, i fizyczną, i mechaniczną. To nie jest tak, że ryby morskie mają mniej śluzu, grubszą skórę, a słodkowodne więcej tego śluzu? Niestety nie, ja jestem tylko skromnym chemikiem. Dopiero rozpoczynam jakby taką swoją wiedzą chemiczną. Tak naprawdę staram się bardziej spojrzeć na to, jak środowisko, jaki jest stan środowiska, okay, i w jaki sposób ono wpływa na ryby. Mamy ichtiologów w naszym zespole, okay, od tego typu rzeczy. Ale fajnie. No, także ja zajmuję się tą działką bardziej chemiczną. Oczywiście nasiąkam tą wiedzą ichtiologiczną przy okazji, natomiast super, no bo specjalista od chemii jest właśnie tutaj, no to idealne połączenie. Tak. A to jest jedna z najważniejszych barier ochronnych, śluz ryby. U ryby. Przy stresie już wiadomo, że produkuje go więcej. Zdecydowanie. W śluzie są różne neuroprzekaźniki, na przykład niektóre gatunki strzebli w śluzie, jak czują szupaka, to skład śluzu się zmienia i wtedy jest panika, tak? I to właśnie tak działa, nie? Dlatego tam to jest bardzo skomplikowany mechanizm. Nie? My się uczymy jeszcze dopiero jakby tego, nie? Tak, także śluz spełnia wiele funkcji. Które się rozchorują, pokonają przepławki, no. I w drodze powrotnej, jak nie mają siły się utrzymać w tym nurcie, to albo trafiają z powrotem do przepławek, albo do jakichś upustów jałowych na tamtej elektrowni, albo u nas w przepławce, a jeżeli nie, spływają do tej małej elektrowni, która jest po prostu, zamyka ten kanał kratą. I te wszystkie ryby, które tam nie trafią chore, konają sobie tutaj. Jesteśmy, nie wiem, 500 metrów, 600 metrów od ratusza i to wszystko sobie tutaj śnie. No i wtedy jest atrakcja, nie? Jest atrakcja, są telewizje, gazety, przetargi. Tak. Także tutaj jesteśmy w tym newralgicznym miejscu umierania troci. Niestety mamy takiego pecha. Wycieczka, słuchajcie. Przewodnik Wojciech. Święty Wojciech. Przewodniku. Tutaj spływają te ryby, co ci mówiłem, co się rozchorują. One nie mają tu ani żadnego przelewu, o który wnosiliśmy dziesiątki razy. Smolty, które spływają z góry, ten narybek, o którym rozmawialiśmy, schodzący do morza, też się tutaj gubi, jeżeli nie trafi w przepławki, w przelewy, w jazy, się gubi i ma tutaj tylko jedną drogę. Albo na kraty elektrowni i turbiny, albo są po prostu zasuwy bez żadnego przelewu. Stąd właśnie są tutaj gubiące się wiosną smolty, stąd te wszystkie ryby, które nie trafią w przepławki, schodzące chore na UDN, lądują na tych kratach. I co robi? Nie uciekaj mi tak, bo głosu nie będę miał, no. Tak, i co robi obsługa elektrowni? Zamiast te ryby zbierać i utylizować jak inne śmieci, przerzuca na drugą stronę. I tam mamy taką płytką wodę, nowo oddane do użytku bulwary nad Słupią. I leżą sobie dziesiątki trupów, które zaraz zobaczysz. No widzicie, jaki obrazek. Jest osobnik chory. Ewidentne już stadium, co? No. Zaawansowane mocno. Zaawansowane, prawda? Zdechnie? Na pewno. Czy ona... Wszystkie funkcje życiowe są spowolnione, bo ona się tak zapomniała. Tam ani śluzy już nic w tej chwili nie ma. Czy takie ryby można spożywać? Nie. Nie. Taka informacja dla osób, które by jednak gdzieś się pokusiły o to, żeby...
No. Już pleśń tu z wierzchu. To o, już. Wyraźnie, że taka, prawda? Powierzchnia grzybicza. Nie reaguje. Tak wygląda ryba. Już z bardzo dużymi objawami chorobowymi. Już masz narosty tej pleśni. Choroba, która do dzisiejszego dnia jest badana, przyczyny są badane. Poza tym, że no, mamy środowisko i stan wód taki, jaki mamy, to i tak to jest zagadka jeszcze dla naukowców, dlatego też tutaj przyjechali specjaliści. Przyjechało dużo naukowców, żeby pobierać próbki i ujarzmić przyczynę oraz pomagać po weryfikacji tym rybom, które chcą iść na tarło i dalej potem jakby żyć. Nie jemy takich ryb. Druga strona tej elektrowni. Niczego sobie, zresztą ładny budynek. Natomiast niestety nie ma przepławki. Apelujemy do władz miasta. Apelujemy do właściciela, żeby jednak pomóc tym rybom. Zobaczcie, ile wokół jest działań, ile zaangażowania, a takie konstrukcje niestety uniemożliwiają dalszą podróż. No i co? I one są tutaj przerzucane ręcznie? Tak, one są z tych krat. One sobie tam gdzieś konają na tych kratach w tej ślepej kiszce, w tym kanale derywacyjnym. No ale to też nie jest dobre dla ekosystemu, no, że z jednostką chorobową tak zaawansowaną jest wpuszczona... Znaczy przerzucona jako śmieć tam za turbinami. No była tutaj taka trochę przepychanka, kto ma te ryby zbierać. Tam jest też chyba taka owinięta z liśćmi. Tak. I była taka sytuacja. My kiedyś te ryby zbieraliśmy, bo po prostu tak wypadało jako użytkownik rybacki. Ja osobiście nawet zbierałem te ryby. No ale w końcu no, nie mam tyle czasu, żeby tutaj być cały czas zbierać te ryby. No jest kupa innej roboty. Jedno z kół wędkarskich zaoferowało się, że no będą zbierać te ryby. Mm-hmm. No, że tam dostali beczkę, pozwolenia od nas i zbierali te ryby. Zrobili sobie zdjęcie, wrzucili na Facebook, że pracują społecznie. Straż Rybacka zwróciła się do nich, że na jakiej podstawie mają ryby w okresie ochronnym. No. I się zaczęło. Oni powiedzieli, że oni już tego nie będą robić, że już więcej ich nic, żeby ich nie prosić. No i tak się stało, że przestaliśmy te ryby zbierać. W tym roku ryb było sporo, było głośno. Powiedzieliśmy tak jak było, że Państwowa Straż Rybacka takich, a nie innych argumentów użyła, a robiliśmy to pomimo tego, że nie mamy jakichś tego w obowiązkach, w umowach o użytkowanie rybackie, ale robiliśmy to, ale zaprzestaliśmy z tego powodu. No i w końcu Wody Polskie ogłosiły tak medialnie, że to posprzątają. No i posprzątały rękami tutejszych strażaków. Także strażacy teraz zbierają te ryby. Aha. No. Chodźmy teraz... tu jest jeszcze fajne miejsce. To jest sztuczne tarlisko usypane przez miłośników wędkarstwa z Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi. Jeszcze był taki niedawno fajna tablica informacyjna, ale jesteśmy na bulwarach, które są po rewitalizacji. I po prostu ta tablica gdzieś tutaj nie pasowała, mam nadzieję, że będzie. I fajny był temat, bo był wysypany tutaj żwir. Tak. I zaczęły się trzeć ryby. I był ten cały cykl życia łososia. Aha. I w 2016 roku zaczęły się tutaj trzeć łososie. O ja. Nie trocie, tylko łososie, rozumiesz? I wiesz, ludzie przychodzili, tarły się metrowe ryby, a tutaj był fajna tablica. Łosoś, jak zakopuje ikrę w żwirze, w tym żwirze i tutaj łososie zakopywały. No oczywiście wszyscy ludzie to widzieli, no bo nie każdy się tak mocno przygląda, ale no ja tutaj przychodziłem każdą wolną chwilę i tam się podniecałem tym.
i czasami nawet takie starsze osoby, co tam pan tak patrzy, mówię, no ustawcie się trąb. Gdzie? Dałem okulary, jakie wielkie ryby, także coś pięknego. No ale jak to w Polsce bywa, nie może być tylko różowo. Działająca tu elektrownia, oprócz tego co mówiłem, że tego przelewu nie chcieli na naszą prośbę wykonać, regulują tą wodą tak jak chcą. Jak mają za dużo wody, zamiast upuszczać ją na głównym jazie, tam gdzie mamy przepławkę, upuszczają tymi dwoma zasuwami. I w łososie bywały takie sytuacje, że się wycierały, a oni otwierali te zasuwy. No, oczywiście te duże kamienie zostawały, ale większość tego żwiru, który tutaj jeszcze dosypywaliśmy ostatnie chyba 2 albo 3 lata temu, tutaj razem z parkiem, zostało po prostu, spłynęło do rzeki. No. I te łososie zaczęły nam się tutaj trzeć w ujściu tej młynówki w rzece. I prawdopodobnie tam w tym momencie trze się wielka samica, albo przynajmniej jest gniazdo. Szanowna wycieczko, zapraszamy dalej. Wycieczka jedyna w swoim rodzaju. No. Takiej wycieczki nie świadczysz tak wtedy. Przecież dla ikry to też źle, nie, prawda? Nie. Że w ogóle dla samego ekosystemu, że one tutaj są. I to jeszcze nie wiadomo w jaki sposób to jest źle. Bo nie wiemy jak ta choroba, czy to schorzenie, skąd się bierze. No ale dla delikatnych osłonek ikry i tak dalej, no nie, te no. Pasożyty i ta pleśń i tak dalej, to już... Ale cokolwiek wtórnego, bo ten cały UDN polega na tym, że pojawia się, a potem jest wtórna. Wtórna reakcja organizmu, czyli na martwej tkance wchodzi to, co jest w wodzie po prostu. No bo martwa tkanka jest świetnym po prostu no, pożywieniem, tak, dla mikroorganizmów. No tak, później, więc później bogato bakteryjnie. Tak, cała to jest świetny, taki palik, no, przez który można przejść dalej po prostu. Mhm. No i cały łańcuch potem pokarmowy i tak dalej roznosi się przez inne organizmy. Roznosi się czy nie, akurat ta, no nie wiadomo. Nie wiadomo. Po prostu to się objawia na różnych organizmach. A czy to jest przenoszone, czy jest, zachodzi transfer, są zdania podzielone. Aha, to jeszcze nie wiemy dokładnie, czy... Tu są zdania podzielone, czy to jest choroba, czyli jest przenoszona, czy to jest reakcja organizmu na środowisko. No ale z samej etyki, prawda, i higieny, jakby to jest w ogóle już... To jest podnoszenie ryzyka chorobowego na pewno. W ekosystemie. Zobaczcie, tak, no w miarę czysta woda, chociaż jest po deszczu, więc nie jest taka przeźroczysta. Nie wiem, czy to widzicie. Leżą ryby. Których już choroba po prostu wykończyła. A zaraz obok nich płynie sobie kaczka. Tak, a zaraz obok nich płynie sobie kaczka. Jest to miejsce, w którym trze się naturalnie, uwierzcie, dziki łosoś. A trocie z jednostką chorobową są przerzucane przez tamę. I tutaj zdychają. No, był spław, no. No, przychodzą turyści, nie? Też. No i mieszkańcy. Mieszkańcy interesują się. Kolejne ryby.
a za nimi już tylko krata elektrowni. No właśnie. To jest miejsce, gdzie ostatecznie dochodzą i się kumulują tutaj. Tak, kumulują się, nie mają dalej możliwości popłynięcia w dół. Takie słabe osobniki. Więc tutaj konają, więc zawsze tutaj jest ich dużo. Zarówno ryb martwych, jak i takich, powiedzmy, już prawie że w stanie agonalnym. Kurczę, no jedno urządzenie, no. Wola człowieka. Byłoby inaczej. Na pewno co jakaś ryba stoi, ale tak odbija światło, że... A za to jakieś wydry jadły, nie? Mhm. Dziękujemy! No reasumując, no jedna sprawa to właśnie to miejsce, gdzie stoimy, gdzie jest brak przepławki oraz brak jakiegokolwiek przelewu. Przelewu, brak utylizacji tych ryb, które są przerzucane po prostu z tego miejsca, gdzie się kumulują na drugą stronę i tam widzieliśmy leżące na dnie konające już ryby w pełnym rozkładzie z wszystkimi patogenami. No i drugi raz to choroba, nad którą pracuje cały sztab naukowy. Tak, tak. No my jako użytkownik rybacki, no nie mamy takich naukowców czy możliwości, jak się komuś wydaje, że możemy przebadać te ryby. No robią to specjaliści, jednostki naukowe z całej Polski. I odkąd mamy z tym problem, no współpracujemy. No się współpracujemy w ten sposób, że dostarczamy materiał, czyli te chore ryby, dla praktycznie wszystkich jednostek, które się do tego zgłoszą, prawda? No, chcielibyśmy jakby się dowiedzieć, chociaż poznać przyczynę przynajmniej tej choroby. Także no, liczymy na to, że ci naukowcy chociaż nam odpowiedzą na pytanie, te podstawowe, co tak naprawdę powoduje tę straszną chorobę. No i zmiany, które widzimy właśnie na tej rybie. Trzymamy kciuki, pozdrawiamy wszystkich naukowców. Ja serdecznie również tych, których mogłem poznać. Wojtek, pozostałych, którzy tu przez lata przyjeżdżali, żeby ujarzmić no, te przyczyny, które widzimy właśnie na tej pięknej, dużej, niestety chorej, konającej rybie. Decyzja ma dzikie znaczenie.